mój kolega lubitel, którego użyjemy w tym odcinku. Cześć, siemanko. W jednym z odcinków ten aparat posłużył mi do zrobienia kilku solarek, takich jednodniowych, kilkugodzinnych. Świetnie się spisał. Do tego oczywiście mam wężyk spustowy, który blokuje mi migawkę. No i tak powstawały między innymi te solarki. Kilka godzin naświetlania. Dodatkowo, że to jest aparat, a nie pinhole, ma obiektyw. W związku z tym ta jakość obrazu jest dużo lepsza. Te zdjęcia są bardziej ostrzejsze niż robione pinholem. No, wada takiego aparatu jest tylko taka, że no, ciężko to gdzieś schować, ukryć. Ale do rzeczy. Dziś nie będziemy wkładać tutaj papieru fotograficznego, gdyż mam zamiar zrobić eksperyment. I zamiast papieru fotograficznego spróbować włożyć do naszego lubitela polaroidowy wkład. Chcę sprawdzić po prostu, czy na polaroidzie można robić te solarki. Zdjęcia polaroidowe wyglądają w ten sposób, że tu jest ten materiał światłoczuły, a tu, w tym miejscu, tylko że z drugiej strony, tu, na tym białym, jest chemia, która pod wpływem tego, że zdjęcie wyjeżdża z polaroidu, te rolki w polaroidzie rozprowadzają tą chemię tutaj pod tym i ono się dlatego wywołuje. Więc wiemy już, że ta dolna część naszego zdjęcia nie będzie nam potrzebna. A zresztą muszę i tak przyciąć polaroidowe zdjęcie do takiego formatu, który tutaj wchodzi, więc i tak będę musiał to zdjęcie przyciąć. W ogóle jestem ciekawy, czy coś z tego wyjdzie. Czy można wykonywać solarigrafię na filmach polaroidowych. Bo robiłem raz eksperyment i próbowałem zrobić solarigrafię na błonach RTG i za cholerę nie wyszło. Włożyłem te błony, zostawiłem na cały dzień, nic nie wyszło. Więc to taki będzie eksperyment, czy w ogóle coś się uda. Jeżeli się nie uda, to powiem, chuj, nie udało się, do widzenia. A jak się uda, no to będzie przełom solarigrafii, bo jeszcze nikt tego nie zrobił. Okej, tak dlatego montujemy tutaj teraz wkład polaroidowy. Oczywiście to musimy zrobić przy bezpiecznym czerwonym świetle. Ale wydaje mi się, że może to się nie udać. Dlaczego? Bo to nie jest jednak papier fotograficzny. To jest błona, na którym jest materiał światłoczuły. A nóż, widelec, będzie zaskoczenie. No, wadą tego rozwiązania jest to, że te wkłady polaroidowe są dość drogie. Dychę za jedno zdjęcie. Trzeba zapłacić. Wkład zamontowany. Zamykamy. Lubitelka. Ale teraz przyszło mi tak na myśl, bo wkładając film teraz do polaroida, wysunął mi polaroid kolejny wkład. Kurde, wysunęło mi. Nie włożę tego wkładu z powrotem, bo jak włożę z powrotem, to znowu mi wyjdzie. No nieważne. Ale pomyślałem, moja głupka popracowała i pomyślałem, że zrobimy tutaj zrobimy eksperyment na chwilkę. Zapalę światło zaraz białe. Ustawiłem teraz na tym wkładzie kilka rzeczy. Przyświecimy lampką na ten wkład i zobaczymy, czy coś tam się naświetli, czy będzie taka lumnografia. Jeżeli powstanie, to będzie dobry znak. To będzie znak, że solarigrafia też powinna powstać. Tak jak mówiłem, chyba nic z tego nie będzie. Bo nic się nie stało. Nic a nic. Zero reakcji. Także następuje chwila prawdy. Cały dzień naświetliło się, żeby się nie zepsuło, to musimy zrobić klimat. W ogóle nie wiem, czy coś się może zepsuć, bo czy to w ogóle wyszło, ale zrób ten klimat. Chuj, nie wyszło, do widzenia.